Oto nasz główny bohater, Diabeł Tasmański. Oglądając do końca dzisiejszy odcinek, dowiesz się, gdzie występuje, jak wygląda, co je, poznasz jego niezwykłe zachowania, zobaczysz młode i dowiesz się, co z tym wszystkim wspólnego ma Thor. Powiedziałeś Thor? Tak, zapraszamy. W wielu zakątkach Australii znaleziono skamieniałe szczątki diabłów tasmańskich, dlatego uważa się, że kiedyś występowały one na kontynencie australijskim, ale zostały wyparte przez większe od siebie psy dingo i obecnie dziko żyją tylko na wyspie Tasmanii, która jest oddalona o 240 km na południe od głównego lądu. Ponieważ diabła tasmańskiego bardzo trudno zobaczyć w naturalnym środowisku, wybraliśmy się do ośrodka, który położony jest u podnóża góry Cradle w odległych tasmańskich odludziach. Jeśli interesuje Cię Tasmania oraz Australia i zwierzęta tam mieszkające, już teraz zapraszamy Cię do obejrzenia wszystkich odcinków z podróży dookoła Australii. Link do playlisty znajdziesz w opisie. Diabeł jest największym mięsożernym torbaczem na świecie. Rekord ten należy do niego od 80 lat, ponieważ to wtedy uznano za wymarłego wilkowora tasmańskiego, zwanego też tygrysem tasmańskim, który był od niego dwa razy większy. Pomimo posiadania zaszczytnego rekordu, diabły mają rozmiar tylko niewielkiego psa. Osiągają od 50 do 80 cm długości i ważą od 4 do 12 kg. Futro diabła ma kolor czarny z nieregularnymi jasnymi plamkami, które są nocnym kamuflażem i symulują plamki światła księżyca. Około 16% populacji nie posiada plamek i jest jednolicie czarna. Przez takie umaszczenie diabeł staje się prawie niewidoczny w nocnym lesie. Niezwykłe u naszego dzisiejszego bohatera jest to, że jego przednie nogi są dłuższe niż tylne. Powoduje to dość koślawy sposób biegania, ale wcale nie przeszkadza w pokonywaniu dużych dystansów oraz sprincie. Diabły potrafią przez godzinę utrzymać prędkość 24 km na godzinę. Jak wszystkie torbacze, także diabły magazynują tłuszcz w ogonie. Jeśli widzimy diabła z grubym ogonem, oznacza to, że jest on zdrowy i dobrze odżywiony. W porównaniu do reszty ciała, głowa i szyja diabła są sporej wielkości. Potrafi ona tworzyć paszczę nawet do 80 stopni. Dodatkowo zęby diabła, których ma 42, tyle samo co pies, rosną przez całe jego życie. Wszystko to razem pozwala na posiadanie kolejnego rekordu. Ma najsilniejszy uścisk szczęki pośród wszystkich ssaków na świecie w stosunku do jego rozmiarów. Jest on tak mocny, że diabeł bez problemu gryzie skórę, ścięgna i kości. Znane są również przypadki, kiedy głodne diabły przegryzały się przez metalowe klatki, aby dostać się do kurników, szop i klatek, w których trzymano zwierzęta hodowlane. Co w takim razie jedzą diabły? Żywią się tylko i wyłącznie mięsem. Potrafią polować na ptaki, węże, owady i inne średniej wielkości ssaki, jak na przykład niewielkie kangury. Szczególnie lubią mięso wombatów. Jednak zamiast świeżo upolowanego mięsa częściej wybierają padlinę, którą zjadają do ostatniego kęsa w błyskawicznym tempie. Każdy diabeł codziennie potrafi zjeść 40% masy swojego ciała i jeśli ma do tego okazję, może to zrobić nawet w pół godziny. Dlatego kiedy przy padlinie pojawia się ich więcej, dochodzi do agresywnych walk. Ich przysłowiowa żarłoczność sięga tak daleko, że głodne zjadają nawet młode diabły tasmańskie, nazywany po angielsku imp, co można przetłumaczyć jako diabełek lub chochlik. Chochliki, aby uniknąć strasznego losu w paszczach starszych, głodnych diabłów, wykorzystują swoją zręczność i wspinają się na drzewa. Znamy jaszczury, które też tak robią. Jeśli chciałbyś obejrzeć film o waranach z Komodo, daj znać w komentarzu. Starsze diabły nie potrafią wchodzić na drzewa, za to niezależnie od wieku, wszystkie potrafią bardzo dobrze pływać. Podczas dnia diabły śpią w grotach, pustych pniach drzew i podobnych kryjówkach. Aktywne są po zmroku i każdej nocy w poszukiwaniu pożywienia potrafią pokonać nawet 16 km. Nic dziwnego, że mimo iż śpią całymi dniami, potrafią zasnąć również w trakcie posiłku. I to w posiłku. Diabły lubią po jedzeniu ułożyć się do snu wewnątrz padliny, którą mogą swobodnie spożywać ponownie zaraz po przebudzeniu. Pewnie myślicie, że to obrzydliwe i macie rację. Diabły w rzeczywistości trochę śmierdzą, ale za to oczyszczają swoje otoczenie ze szczątek szybko i sprawnie, przez to czynnie zmniejszają ilość latających wokół much, które wyklułyby się w gnijącym mięsie i w ten sposób zapobiegają rozprzestrzenianiu się chorób. Zanim przyjrzymy się małym diabełkom, chcielibyśmy pokazać Ci jeszcze jedną ciekawą rzecz. Jeśli jesteś ciekawy świata i dobrze bawisz się oglądając nasze filmy, to powinna zainteresować Cię wydana przez nas książka podróżnicza, która przeniesie Cię do krainy kangurów.
pełna kolorowych zdjęć, ciekawostek, wiedzy i humoru, idealnie sprawdzi się jako inspirujący prezent, książka do plecaka lub rozrywka na długie jesienne wieczory. Nie musisz teraz przerywać oglądania. Na końcu filmu oraz w opisie pod nim znajdziesz link do naszej strony, a tam więcej informacji. Wracamy na Tasmanię. Diabły na co dzień są samotnikami i konkurują z innymi o pożywienie. Kiedy do tego około marca zaczyna się sezon godowy, Tasmania przeradza się w pole bitwy. Dorosłe samce zaciekle walczą ze sobą o względy samic i bronią swoich partnerek, ryzykując życiem. Po około 3 tygodniach ciąży matka rodzi od 20 do 40 młodych, które mają wielkość ziarenka ryżu, są różowe i nie mają jeszcze futra. Niestety z tej sporej gromady diabełków przetrwa tylko kilka, ponieważ w torbie matki znajdują się tylko 4 sutki, z których przez następne 3-4 miesiące maluchy będą czerpać pokarm. Po kolejnych 9 miesiącach pod opieką matki osiągają niezależność. Diabły nie wiodą długiego życia. Dorosłe stają się w wieku 2 lat. Na wolności średnia ich życia wynosi tylko 5 lat, a najstarszy diabeł trzymany w niewoli dożył sędziwego wieku 7 lat. Nazwa diabeł tasmański wzięła się z tego, że pierwsi osadnicy słyszeli je w nocy w lesie i przysięgali, że słyszą diabła. Wydaje wam się to mało prawdopodobne? Wyobraźcie sobie, że jesteście pośrodku gęstego lasu. Powoli zapada zmrok, a wy słyszycie to. Wszystkie dźwięki diabeł wydaje po to, żeby odstraszyć inne zwierzęta i uniknąć walki. Również szeroko otwarta paszcza i wyszczerzone zęby to nie objaw agresji. Diabeł reaguje w ten sposób, kiedy czuje się zagrożony i niepewny. Znamy jaszczurkę, która robi podobnie. W komentarzu głosuj zink. Diabły nie są niebezpieczne dla człowieka, a naturę mają podobno raczej łagodną. Mimo to, jak każde zaatakowane lub osaczone zwierzę będą się bronić, warto więc pozostawić im bezpieczny dystans. Diabły tasmańskie to gatunek zagrożony. Od 1990 roku rozprzestrzeniał się wśród nich gus twarzy czaszki. Gus atakuje przednią część głowy i pysk, przez co diabeł tasmański nie może zdobywać pożywienia i żywić się i umiera. W tym sanktuarium i w wielu innych w całej Australii diabły tasmańskie są szczepione przeciwko temu gusowi i wypuszczane na wolność silne i zdrowe. Szacuje się, że około 3-5% obecnej populacji diabłów ginie co roku pod kołami samochodów. Dzieje się tak, ponieważ żerujące nocą diabły często znajdują wcześniej potrącone zwierzęta właśnie na drogach lub poboczach i podczas posiłku nie zwracają uwagi na światła nadjeżdżających pojazdów. Z powodu swojego maskującego futra są praktycznie niewidoczne na tle ciemnego asfaltu. Diabły są wypuszczane na wolność w kilku wybranych miejscach Tasmanii, a ich populacja w naturalny sposób powróciła już na większość wyspy. To jednak nie wszystko. W 2020 roku naukowcy z organizacji Aussie Ark, aktywnie wspomagani przez Chrisa Hemswortha, brawo Chris, wypuścili 26 dorosłych osobników na kontynencie australijskim, gdzie gatunek ten powrócił pierwszy raz po około 3000 lat. Diabeł tasmański stał się popularny na całym świecie dzięki postaci z bajki noszącej imię Tas. Firma Warner Brothers posiada prawa do komercyjnego użycia nazwy Diabeł tasmański i zarobiła miliony na pluszakach, gadżetach i figurkach Taza. Jedyną firmą, której po wielu latach procesów sądowych pozwolono używać produktu o tej nazwie, jest niewielki producent przynęt na ryby z Hobart. Przynęta Diabeł tasmański schodzi jak ciepłe bułeczki wśród wędkarzy wybierających się na połów Pstrąga. Dzięki za oglądanie. Koniecznie sprawdźcie inne filmy z Australii i Tasmanii oraz książkę na naszej stronie. Do zobaczenia!